Dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam się z Wami Izabela Dab, czyli Craft Iza. Bardzo fajnie, że jesteście. Zapraszam Was dzisiaj na film w tematyce, która już dawno minęła. Ale no, ja miałam zaplanowane to pudełko mediowe z innej okazji, ale chciałam też wziąć udział w wyzwaniu halloweenowym u Kaśki Gruszy. W związku z tym zrobiłam to pudełko mediowe w temacie Halloween i dzisiaj Wam je pokażę. No ale oczywiście e, można było to pudełko e, zobaczyć e, na grupie e, Halloween, e, jeśli ktoś jest, e, jeśli ktoś tam do tej grupy dołączył, no i tam nie wiem, jest fanem Scrapkate, czy, czy po prostu, wiecie, no gdzieś tam mi śledzi w mediach społecznościowych. No okej. Okay. No, to przystępujemy do prezentacji rzeczy, które użyłam do przygotowania tego pudełka. No, oczywiście, użyłam drewnianego pudełka. Ja to pudełko kupiłam albo w Tedim, albo w Aksionie, albo w jakimś takim, wiecie, sklepie tanim. I ono jest pudełkiem, było pudełkiem na cukieraski w Halloween, jak przychodziły do nas dzieciaki, wiecie, z cukierek albo psikus. Do jego wykończenia użyłam dwóch kolorów wosku, fioletowego i królewskiego złota. Ten fioletowy ma bardzo skomplikowaną nazwę, a mianowicie metal fiolet. A to jest złoty królew, złoto królewskie. To jest mój ulubiony złoty kolor. Użyłam też Distressa, takiego w psikaczu. To jest taka mgiełka do spśkania, ale u mnie mgiełka była mało mgiełkowa, była bardzo plamiasta ale no okej. Okay, to już było post factum, więc wiecie, użyłam też maski warstwowej, tutaj przewija się ta pajęczyna, widać, przewija się, nie? ona jest w woreczku foliowym, to jest y, maska wyprodukowana dla Scrapkate przez Craft Ule bo tutaj nawet jest napisane Scrapkate, nie? no i to jest maska pajęczyna i pająki Używam też bardzo wielu odlewów mm, z foremek, z wycisków i tak ostatecznie prezentuje się moje Halloweenowe pudełko mediowe. Mam tutaj czaszkę, taką odstającą mm, 3D. Ona jest niczym nie pomalowana, ona jest po prostu biała. I ta czaszka oraz ten taki stojący kruk, żeby to pudełko leżąc też miało chociaż dwa takie, wiecie, wystające elementy, żeby nie było takie, że wiecie, widać tylko tutaj ten taki jakby bok, nie? Żeby też było coś tam od góry fajnego widać. To są produkty, które kupiłam na zlocie bodajże w Łodzi od Eco Scrum Booking Shop. Teraz to już wymyśliłam, nie? Od Scrapbooking Shop. To są te ich takie to miało nazwę swoją, ale to ja nie wymyślę teraz tej nazwy. Tam były klucze, książki, świeczki, te kruki, właśnie czachy różnego rodzaju. No to to właśnie użyłam od nich. U nich kupiłam i tego użyłam. Ja to kupiłam z myślą o jakimś przestrzennym shadowboxie, którego nie zrobiłam. No nic straconego, bo mi się przypomniało, że to mam, więc pewnie kiedyś tego użyję w końcu, nie? i zrobię ten shadow box, no ale na razie póki co użyłam tych dwóch elementów do tego mojego pudełka mamy tutaj napis Halloween który jest wyciśnięty z foremek, te foremki ja kupiłam sobie, te literki kupiłam sobie na temu, podobnie jak te wyciśnięte nietoperze i jak się przyjrzycie tym nietoperzom tak dokładnie, ja wstanę żeby widzieć co wy tu widzicie to ten nietoperz ma normalnie tutaj wiecie oczy, nie? o, oczy Normalnie ma oczy i buzie, i nos i wszystko ma, I każdy z tych nietoperków wygląda, wygląda tak samo. Te większe są oczywiście bardziej wyraziste i bardziej tam, wiecie, wie, więcej na nich widać, ale tak właśnie to wygląda. Mamy napis Halloween, mamy tego truposzczaka, który wcale nie był w dwóch kawałkach, tylko po prostu ta foremka jest tak wąska, że przy wyciąganiu tej e, żywicy, która już była w miarę dobrze zaschnięta, e, łeb się urwał. Więc no, jest, e, są dwa elementy i nie wiem, czy to nie wygląda lepiej, niż jakby był jeden element. Także, wiecie, no pudełko jest oczywiście wygessowane czarnym gęsem. Jest odbita maska pajęczyny i same pająki właśnie z tej maski trójwymiarowej od Scrapgate. A na koniec chlapnęłam sobie tym fioletem, no bo wiadomo, że jak Halloween to kolor fioletowy, ewentualnie czarny i czerwony. Nie, nie różowy. Nie różowy. Różowy to nie Halloween. To pudełko jest tutaj, jest tak zamykane na, taką, na takie zamknięcie tu z tyłu jest też pochlapane, pogessowane tutaj też na bokach są odbite pająki, ja robiłam te odbicia gesem, a nie tuszem, więc one nie są takie wiecie za dobrze, tutaj nawet zrobiła się plama nie? bardziej niż ten, niż ten pająk, no ale tak widać, że to jest pająk tutaj też trochę jest plama ale myślę, że efekt końcowy ostatecznie nie jest najgorszy no w środku to pudełko jest nie pomalowane, chociaż mi się tutaj E, maznęło trochę gessem w środku, ale no jest niepomalowane, służ służyło jako wiecie, e, pudełko na, na cukierki i jak, jak ja to otwierałam, tak było zamknięte, tak było zamknięte, ja to otwierałam, żeby dzieciaki wzięły cukierki i po czym im trochę przyczaskiwałam tutaj palec tym wieczkiem, nie? A co? W końcu Halloween. Cukierek albo psikus. Więc ja byłam na psikus. Teraz y, stoją, stoi to pudełko u mnie na moim y, parapecie, na którym już nie ma miejsca na nic. I tak sobie wspominam Halloween. A że ciągle jest listopad, to mogę sobie powspominać. Ja nie wiem, czy Wy to widzicie, ale te litery, każda z tych liter ma jakiś symbol Halloweenu. Tak? Tu jest czarny kot, tu jest kapelusz wiedźmy, tu jest duch, tu jest nietoperz, tu jest garnek, tu jest książka, magiczne zaklęcia, tu jest znowu duch, tu jest dynia, która jest chyba najbardziej strasznym elementem całego tego pudełka, a tutaj jest yy, miotła, wiedźmy. I tak oto wygląda moje pudełko. Yy, startuję oczywiście w konkursie o Scrapkate yy, z moim pudłem. Yy, to jest propozycja pudełka na słodkości. No, tak jak mówię, pewnie już tam, jeśli ktoś też bierze udział w tym wyzwaniu u Kaszki, no to je widział. Mm, ale dzisiaj postanowiłam Wam je po prostu zaprezentować na, na kanale. Tak wygląda. Prosta, szybka rzecz. Nie, nie, nie trzeba się, wiecie, jakoś bardzo specjalnie e, tutaj. Mm, nie trzeba nie że starać, bo to wiadomo, że się starałam, nie, żeby, żeby było ładniej i estetycznie. Natomiast no, nie potrzeba wielkiej filozofii, żeby to zrobić. Tak? Tylko jest pracochłonne, jest pracochłonne, bo ja jednego dnia robiłam odlewy, e, czekałam, aż wyschnął. No, żywica to raz dwa, nie? No, nie wiem, 15 minut i miałam odlewy, ale pomalowałam je potem gestem, dałam im wyschnąć, pomalowałam sobie pudełko, znowu dałam mu wyschnąć. I na drugi dzień, kiedy wszystko było suche i, i dobrze pomalowane. Bo pudełko malowałam dwa razy. Bo niestety za pierwszym razem jak je tylko raz pomalowałam gestem, to mi przemijało mi to drewno, nie? więc musiałam dwa razy pomalować. Więc dwa razy pomalowane i dopiero wtedy zajęłam się, wiecie, ozdabianiem. Najwięcej czasu zajęło mi malowanie tych elementów na tych literkach. Bo jak je przykleiłam i one były tylko takie białe. To tak niekoniecznie to wyglądało, ale jak już je trochę pomazałam tym woskiem fioletowym, a w końcu postanowiłam to wszystko pomalować na czarno i pociągnąć złotym, złotym woskiem, to wtedy to nabrało takiego, wiecie, pazura, takiego wyrazu i fajnie, no moim zdaniem, nieskromnym, fajnie się prezentuje. Tutaj pod spodem jest też emitacja tej pajęczyny, i lepiej by to chyba wyglądało, gdybym tak zrobiła na całym pudełku. A mianowicie jest tutaj y, gaza. Ja nie wiem, czy to będzie tak widać, ale tu jest przyklejona i pomalowana czarnym gestem gaza. I ona też robi taki efekt y, pajęczyny. Bardzo fajnie to wygląda, naprawdę. Mam nadzieję, że film to, film to też odda, ale naprawdę wygląda to, to dobrze. Ok, to wszystko na dzisiaj. Tak wygląda moje magiczne Halloweenowe pudełeczko na słodycze? Bardzo się cieszę, że udało mi się w końcu je zrobić. Jestem bardzo z niego zadowolona. Mam nadzieję, że Wy też bierzecie udział w wyzwaniu u Scrapkite. Życzę Wam wszystkim powodzenia w wygraniu wielkiej paki świetnych rzeczy od, od sponsorów. No, Do wszystkiego dowiemy się 2 grudnia. A na razie to wszystko. Dajcie proszę znać w komentarzu, czy też takie pudełka robiłyście. Czy lubicie Halloween? I jak to u Was wygląda z tym Halloweenem? Do zobaczenia w kolejnych filmach. Żegnam się wesołami wielkim serduchem, wcale nietrubkowym. Pa!